Także Szczytna to w Warszawie i Święto Młodzieży w Krakowie wysoko oceniane jest. Nie tylko doskonały odbiór Światowych Dni Młodzieży, oddźwięk, jakim ta impreza odbiła się na całym świecie. Światowe Dni Młodzieży, wielki ambasador Polski, ale chcę też podziękować za fantastyczne przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie tych wydarzeń. To jest doceniane i zawsze, kiedy mam okazję rozmawiać z przywódcami państw, to podkreślają i wspominają właśnie tamte te wydarzenia i stawiają je jako wzór. To są podziękowania dla pana ministra Antoniego Macierewicza i pana ministra Mariusza Błaszczaka i z wszystkim służb, które im podlegają. Ale to jest oczywiście to już się wydarzyło, to już za nami. To są wydarzenia niezwykle istotne. Przed nami nowy 2017 rok, nowe wyzwania. Będziemy kontynuować oczywiście te cele, które zostały określone w 2016 roku. Będziemy kontynuować te programy i te projekty, których realizacja została rozpoczęta. Ale stawiamy sobie również nowe ambitne cele i nowe wyzwania, które będziemy rozpoczynać i będziemy realizować w bieżącym roku. Oczekuję od Ministerstwa Obrony Narodowej i od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, że będą przede wszystkim realizowane te cele i te zadania, które wzmocnią realne bezpieczeństwo Polaków. Właśnie to codzienne wszystkich polskich rodzin, ale również i to w wymiarze szerszym. Bezpieczeństwo będziemy w tym roku w polskim rządzie wymieniać bardzo często, będziemy odmieniać na różne przypadki. Rząd Prawa i Sprawiedliwości stawia sobie jako priorytet bezpieczeństwo Polaków. Rozwój gospodarczy i bezpieczeństwo to są te dwa cele, które postawiliśmy jako zadania najważniejsze na rok 2017. Bezpieczeństwo, które kojarzy się nam właśnie z tymi codziennymi zadaniami, które wykonuje policja, które wykonuje Straż Graniczna, którą wykonują strażacy, ale i to bezpieczeństwo, które leży w rękach żołnierzy polskiej armii. Niezwykle istotne sprawy i ta rozmowa, którą dzisiaj odbyliśmy, te priorytety, które sobie określiliśmy, zadania, które przed sobą postawiliśmy, mają właśnie zmierzać ku temu, by wszyscy nasi rodacy, by wszyscy obywatele, wszyscy obywatele polscy czuli się bezpieczni tutaj właśnie w naszej ojczyźnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani premier. Teraz głos zabierze minister obrony narodowej, pan Antoni Macierewicz. Bardzo proszę. Pani premier, panie ministrze, szanowni państwo, zgodnie z tym, co powiedziała pani premier, koncentracja działania Ministerstwa Obrony Narodowej w roku 2017, a będzie skierowana na wzmocnienie Armii Polskiej. Ale zanim powiem o planach na 2017 rok, chcę przypomnieć o jednym z osiągnięć niezwykłych, jakie stało się udziałem Ministerstwa Obrony Narodowej, o którym dotychczas nie mówiliśmy, dlatego że podkreślaliśmy skuteczność działania w sferze powołania obrony terytorialnej kraju, skuteczność działania związanej z przeprowadzeniem szczytu NATO i przyjęciem pierwszych żołnierzy amerykańskich, ale mniej mówiliśmy o modernizacji technicznej Wojska Polskiego. Otóż w roku 2016 po raz pierwszy od ponad 8 lat wszystkie pieniądze przeznaczone na modernizację Armii Polskiej zostały wydatkowane. Dokładnie zostały wydatkowane w wysokości 99,9% sumy, jaka została na tą modernizację armii przeznaczona. Zostały nabyte wszystkie te systemy, to uzbrojenie, które było przewidziane do nabycia w tym roku i za to chcę służbom Ministerstwa Obrony Narodowej podziękować, ale także chcę podziękować przemysłowi polskiemu, zwłaszcza Hucie Stalowa Wola, ale nie tylko, które okazało się skutecznie potrafiły ten sprzęt wyprodukować i polskiej armii dostarczyć. Na najbliższym roku skupimy
skupmy się na działaniach modernizacyjnych związanych z obroną przeciwrakietową. Zostanie zawarty kontrakt dotyczący obrony przeciwrakietowej znany pod kryptonimem Wisła, ale także na obronie cybernetycznej, na wojska cybernetyczne zostanie przeznaczony ponad 1 mld zł i kwestiach związanych z obroną naszego morza, obroną Bałtyku, zostanie zawarty kontrakt na łodzie podwodne. To są nasze główne kierunki, poza, powtarzam raz jeszcze, obroną przeciwrakietową, która poza programem Wisła obejmuje także program HOMAR oraz zapewne, w zależności od przebiegu negocjacji, o których teraz myślimy, być może wzmocnienie możliwości naszej floty powietrznej, a dokładnie samolotów F-16. Ta sprawa jest obecnie w trakcie analiz. Tyle jeżeli chodzi o modernizację armii. Ważnymi, głównymi zadaniami, które stoją przed nami, jest przede wszystkim realizacja zarówno szczytu NATO, jak i umowy ze Stanami Zjednoczonymi dotyczącymi dyslokacji i obecności wojsk sojuszniczych na terenie Rzeczpospolitej. Zostaną one dyslokowane na obszarze zachodniej części kraju od Żagania aż po Drawsko-Pomorskie, a także na wschodniej części kraju, gdzie będzie stacjonowała batalionowa grupa bojowa w ilości 900 żołnierzy, będąca dowodzona i składająca się z wojsk amerykańskich w Bemowie Piskim, oraz będzie stacjonowane w środku kraju, w Powidzu, będą stacjonowane oddziały wojska lotnicze w ilości co najmniej 1000 żołnierzy. To oznacza, że w stosunku do zamiarów liczba wojsk sojuszniczych, amerykańskich i natowskich przewyższy 6000 żołnierzy. Oczywiście część z nich będzie z terenu Polski dyslokowana, będą podejmować ćwiczenia zarówno na terenie naszych północnych sąsiad, bałtyckich, jak i sąsiadów południowych. Obecność wojsk sojuszniczych będzie koordynowana przez władzę zespołu międzyresortowego, którego kierownictwo pani premier powierzył. Drugim wielkim zadaniem, równolegle rozstrzygającym o sile polskiej armii, będzie sprawa związana z rozbudową obrony terytorialnej kraju. 3 pierwsze brygady, jak wiadomo, zostały sformułowane w końcu ubiegłego roku i 3 następne w województwie mazowieckim oraz w województwie warmińsko-mazurskim będą sformułowane w roku 2017. Łącznie doprowadzi to do wzrostu polskiej armii co najmniej do 120 tysięcy żołnierzy. Jak wiadomo, do 2019 roku chcemy, żeby liczba żołnierzy polskiej armii przewyższyła 150 tysięcy żołnierzy. Sprawa obrony terytorialnej ma wymiar zasadniczy dla siły polskiej armii. Będzie ona także, obrona terytorialna, wyposażona w najnowocześniejszą broń, która między innymi w bezzałogowe środki bojowe, ale także w broń, najnowocześniejszą broń związaną z rakietami krótkiego zasięgu, bliskiego, najbliższego zasięgu. Poza tym chcę podkreślić, że najbliższy rok wymagać będzie reform w strukturze ustawowej dotyczącej zmiany systemu kierowania i dowodzenia polską armią. To najważniejsza decyzja ustawowa, którą przedłożymy rządowi. Zakończyły się już ustalenia wewnątrzresortowe. Teraz ten projekt przejdzie do rządu. Przywrócimy jedność polskiej, dowodzenia polską armią, skupioną wokół szefa sztabu generalnego. Na tym będzie polegało
ta zmiana, która wymagać będzie bardzo wielu szczegółowych zmian w poszczególnych ustawach. Tak wyglądają plany na najbliższą przyszłość. Jestem do Państwa dyspozycji, jeśli chodzi o szczegóły, które nie zostały sformułowane. Oczywiście program śmigłowcowy, o którym była mowa w zeszłym roku, będzie w tym roku zrealizowany. Chodzi o 16 śmigłowców, 8 przeznaczonych dla sił specjalnych i 8 przeznaczonych do zwalczania zagrożeń na morzu. Bardzo dziękuję, panie ministrze. A teraz głos zabierze minister spraw wewnętrznych i administracji, pan Mariusz Błaszczak. Prosimy. Dziękuję. Pani premier, panie ministrze, szanowni państwo, głównym zadaniem, jakie stoi przed Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w roku 2017, jest wdrożenie ustawy o modernizacji służb mundurowych. To ustawa, która przewiduje na okres 4 lat przeznaczenie milionów złotych na modernizację właśnie służb, to znaczy na odtworzenie likwidowanych posterunków policji. Zlikwidowano, jak przypomnę, ponad połowę z posterunków policji za czasów rządów koalicji PO-PSL. My sukcesywnie te posterunki przywracamy do życia. W roku 2016 przywróciliśmy 37 posterunków. Już mamy wytypowanych 33 kolejne posterunki, które będziemy sukcesywnie ponownie otwierać, chociażby dziś w województwie świętokrzyskim, w Sitkowce, Nowinach, Potworze, kolejny posterunek policji. Drugi komponent ustawy modernizacyjnej to pieniądze przeznaczone na nowoczesny sprzęt dla polskiej policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu. No i trzeci komponent to podwyżki dla funkcjonariuszy już od stycznia tego roku. Wprowadzamy także nowe programy. One zaczęły funkcjonować w drugiej połowie roku ubiegłego. Jest to program związany z dzielnicowymi, z odciążeniem administracyjnym służby dzielnicowych, z tym, aby dzielnicowi byli do dyspozycji mieszkańców w łatwy sposób. Możemy nawiązać kontakt z dzielnicowym. Uruchomiliśmy aplikację. Można ją w sposób rzeczywiście bardzo prosty zainstalować na telefonie. Ja tu zaprezentuję aplikacja Moja Komenda. Tu znajdziecie Państwo wyszukiwarkę dzielnicowych. Wejdziemy, komisariat policji w Jabłonnie, numer telefonu, adres jest podany. Jeżeli klikniemy na ikonkę dzielnicowy, aspirant Sławomir Wiśniewski, proszę bardzo, dalej klikamy, aspirant Sławomir Wiśniewski, komisariat policji w Jabłonnie, adres ulica Modlińska 102B, numer telefonu stacjonarny, numer telefonu komórkowy i rewir, którym zajmuje się pan aspirant, Boża Wola, Chotomów, Dąbrowa Chotomowska, Janówek II, Rajszew, Skierdy, Suchocin, Trzciany, Wólka Górska. To jest wyszukiwarka, która w łatwy sposób umożliwi nam kontakt z dzielnicowym w rejonie, w którym mieszkamy, z dzielnicowym w rejonie, w którym znajduje się szkoła, do której uczęszczają nasze dzieci. To jest właśnie takie narzędzie, które pozwoli na stworzenie poczucia bezpieczeństwa, gdyż dzielnicowy jest zobowiązany do tego, żeby reagować w każdej sytuacji, jeżeli dochodzi do zagrożenia. Podam Państwu przykład. Sprzed kilkunastu dni w Zabrzu dzielnicowy patrolował swój rejon, zna mieszkańców tego rejonu, oczywiście tych, którzy chcą ten kontakt nawiązać. Wiedział, że w mieszkaniu mieszka starsza pani. Zapukał do tego mieszkania, nikt nie otwierał, spytał sąsiadów, sąsiedzi też od kilku dni nie widzieli pani, sprawdził, czy pani nie przebywa w szpitalu, nie przebywała. Razem ze strażą pożarną weszli do mieszkania. Otóż okazało się, że pani przewróciła się, złamała miednicę. Od kilku dni była w stanie złym, była w stanie zagrażającym życiu. Dzięki tej interwencji, dzięki zainteresowaniu dzielnicowego
życie pani zostało ochronione. To jest właśnie zadanie. To jest zadanie dla polskiej policji, to jest zadanie dla innych służb nadzorowanych przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. To jest zadanie służenia innym. Pani premier mówiła o Światowych Dniach Młodzieży. Rzeczywiście ludzie zewsząd, z całego świata przyjechali do Częstochowy i do Krakowa na spotkanie z papieżem Franciszkiem. A wyjechali z naszego kraju w poczuciu takim, że Polska jest krajem gościnnym, jest krajem bezpiecznym. Jest krajem bezpiecznym, to chciałbym podkreślić. Podczas Światowych Dni Młodzieży doszło też do zdarzenia bez precedensu. Otóż pielgrzymi oklaskiwali funkcjonariuszy polskiej policji. Dlaczego? Dlatego, że funkcjonariusze polskiej policji byli pomocni pielgrzymom. To jest zasada. To jest zasada, którą będziemy wdrażać w służbach podległych ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. Nawet najlepiej wyposażona policja nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa, jeżeli nie jest darzona zaufaniem przez mieszkańców. A więc zaufanie to podstawa do tego, żeby było bezpiecznie, żebyśmy mieli poczucie bezpieczeństwa i żeby realnie było bezpiecznie. Utworzyliśmy także mapę zagrożeń bezpieczeństwa. W internecie, na stronie internetowej policja.pl znajdą Państwo zakładkę mapa zagrożeń bezpieczeństwa. Tam anonimowo możemy zgłosić uwagi, opinie co do zagrożeń, nawet potencjalnych zagrożeń. To narzędzie działa. Otóż przez kilka miesięcy, bo w całym kraju dopiero po wakacjach zostało wdrożone, zgłoszono 176 tysięcy takich przypadków, takich zdarzeń. Na podstawie tych zgłoszeń zatrzymano dilerów narkotyków, wyeliminowano nielegalne rajdy samochodowe, przywrócono zasady ruchu drogowego, bo źle oznaczone były ulice, skrzyżowania, wyeliminowano uciążliwe sytuacje, w których na przykład spożywano alkohol w miejscach publicznych, gromadzono się w miejscach publicznych w tym właśnie celu. Z pozoru drobne sprawy, ale nie bagatelizowane przez policję, dlatego że przyjęliśmy zasadę zero tolerancji dla łamania prawa, zero tolerancji dla chuligaństwa. Ta zasada zdała egzamin w Nowym Jorku swego czasu. Ta zasada też zda egzamin w Polsce. Będzie konsekwentnie wprowadzana. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiedzialny jest także za bezpieczeństwo polskich granic. Jesteśmy aktywni. Zapewniliśmy bezpieczeństwo na polskich granicach. Zapewniliśmy bezpieczeństwo także w szerszej skali. Jesteśmy aktywni, jeżeli chodzi o solidarność wobec naszych partnerów z Unii Europejskiej. Dziś polscy strażnicy graniczni są na granicy bułgarsko-tureckiej. Niedługo będą ponownie na granicy macedońsko-greckiej. Byli kilkakrotnie na granicy serbsko-węgierskiej. Byli również w Słowenii. Są wszędzie tam, gdzie nasi partnerzy z Unii Europejskiej takiego wsparcia oczekują. W tym roku przystąpimy także do zmiany ustawy o cudzoziemcach. Ta zmiana skierowana jest w stronę umożliwienia bardziej precyzyjnego wykorzystywania przepisów, tak żeby nie dochodziło do sytuacji, w której Polska narażona jest na zagrożenie związane z nielegalną migracją. Chciałbym to bardzo mocno podkreślić, że mimo ataków ze strony różnych instytucji pozarządowych, ale także Rzecznika Praw Obywatelskich, Polska Straż Graniczna zapewni bezpieczeństwo na naszych granicach. Nasze granice, stanowiące granice zewnętrzne Unii Europejskiej, są szczelne. Kilka miesięcy temu udaremniliśmy próbę otworzenia nowego szlaku przerzutu muzułmańskich emigrantów ze wschodu na zachód Europy. Polska Straż Graniczna wypełnia swoje obowiązki w sposób rzetelny i wzorowy.
Była to konferencja prasowa prezesa Rady Ministrów, pani premier Beaty Szydło, a także ministrów obrony narodowej, pana Antoniego Macierewicza i spraw wewnętrznych i administracji, pana Mariusza Błaszczaka. Wystąpienie pokontrolne ze wskazaniem ujawnionych nieprawidłowości przekazano do wojewody mazowieckiego. Włoch został wybrany wczoraj wieczorem na stanowisko przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Bardzo serdecznie witam na antenie Radia Maryja pana profesora Mirosława Piotrowskiego, posła do Parlamentu Europejskiego. I chciałem zapytać na początku, panie pośle, dlaczego ten wybór trwał tak długo? W Parlamencie Europejskim co 2,5 roku odbywają się wybory przewodniczącego Parlamentu i 14 wiceprzewodniczących. Dotychczas nie budziły one aż tylu emocji ze względu na to, że dwie największe grupy polityczne, czyli Europejska Partia Ludowa i Grupa Socjalistyczna, umawiały się wcześniej na obsadzanie tego stanowiska i jeśli chadecy wystawiali swojego kandydata, to socjaliści popierali go, nie wystawiając własnego, i na przemian socjaliści wystawiali, a chadecy popierali socjalistę. Jednakże po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat ten układ został zaburzony. Doszło do pokłócenia się między tymi dwiema grupami politycznymi ze względu na zbyt duży apetyt grupy chadeckiej, czyli Europejskiej Partii Ludowej, która chce obsadzić wszystkie najważniejsze stanowiska w Unii Europejskiej. W związku z tym socjaliści się zbuntowali i wystawili własnego kandydata, Gianniego Pittellę, swojego przewodniczącego grupy, który postanowił walczyć samodzielnie i starać się o głosy innych europosłów. To spowodowało wysyp innych kandydatów. Każda, niemal prawie każda grupa polityczna wystawiła swojego kandydata, licząc na skromne w perspektywie liczby 751 głosów wszystkich europosłów, ale skromne poparcie. I tak odbyły się cztery tury. Przez pierwsze trzy tury żadna z tych frakcji, która wystawiała swoich kandydatów, nie chciała zrezygnować i otrzymywali oni od 40 paru głosów do 70 kilku głosów poparcia. Natomiast wiadomo było, że będą liczyć się dwaj kandydaci, dwaj włoscy kandydaci, czyli Gianni Pittella z grupy socjalistycznej i z największej grupy politycznej Europejskiej Partii Ludowej, pan Tajani, Antonio Tajani. Chciałem też powiedzieć, że przed głosowaniem największym instynktem politycznym i największym sprytem wykazał się szef liberałów i Verhofstadt, którego frakcja jest czwarta co do liczebności w Parlamencie Europejskim. Zrezygnował on z kandydatowania na ten urząd i poparł Tajaniego, czyli kandydata największej grupy. To dawało mu taki handicap fory, ale nie zapewniało arytmetycznej większości. I nastąpiły targi polityczne przed i po każdym głosowaniu. Stąd też, jeśli ojciec pyta, dlaczego tak długo to trwało, to właśnie dlatego, że wszystkie grupy chciały coś wytargować i nie jest tajemnicą, bo podawały to już portale polityczne,
wczoraj przed rozpoczęciem głosowań, czyli przed dziewiątą, że doszło do porozumienia nie tylko pomiędzy Grupą Europejską Partią Ludową i liberałami Kiefer-Hofstadta, ale także europejską EKR-em, czyli naszą formacją polityczną, europejskimi konserwatystami i reformatorami. To nie było tak oczywiste, gdyż okazało się, że przed zawarciem porozumienia pomiędzy HDK-ami i liberałami uzgodniono pisaną wersję porozumienia, która była nie do zaakceptowania dla grupy konserwatywnej, mianowicie tam straszono populistami, nacjonalistami. Stwierdza się w tym porozumieniu, że będą te grupy działać właśnie na rzecz pogłębionej integracji europejskiej, że zechcą przeforsować dodatkowy mechanizm dyscyplinowania krajów naruszających demokrację, czy rzekomo naruszających demokrację w podtekście, chodziło tu o Polskę i Węgry. Stąd też wywołało to dość spore zamieszanie, ale oświadczenia późniejsze pana Tajaniego, który z lekka się od tego odcinał, niektórych europosłów uspokoi, te oświadczenia uspokoiły i postanowili zagłosować na pana Tajaniego i to przeważyło, że został on wybrany na szefa Parlamentu Europejskiego. Panie profesorze, jakie są kompetencje szefa Parlamentu Europejskiego, ponieważ no, mamy w pamięci już poprzedniego przewodniczącego pana Martina Schulza, którego nazwisko często pojawiało się, czy to w mediach, czy w różnych doniesieniach, szczególnie w kwestii debat o Polsce, czy sankcji, które miałyby być nałożone na Polskę. Kim jest przewodniczący Parlamentu Europejskiego, jeżeli chodzi o całą politykę europejską? Co może, a czego nie może? Może tak zapytaj. Przewodniczący, rola i znaczenie, kompetencje przewodniczącego parlamentu w Strasburgu i Brukseli określa regulamin. Nie wdając się w szczegóły, można powiedzieć, że jest to podobna rola, jaką spełnia w Polsce marszałek Sejmu, czy marszałek Senatu, bądź przewodniczący Bundestagu, czyli organizowanie prac, także reprezentowanie parlamentu europejskiego na zewnątrz. Wspomniał ojciec poprzedniego przewodniczącego Martina Schulza, socjalistę, który sprawował ten urząd przez dwie kadencje, czyli łącznie przez 5 lat. I nie jest tajemnicą, że on wyszedł z tej tradycyjnej roli i funkcji szefa Europarlamentu, chcąc nadać sobie jako przewodniczącemu i rzekomo również naszej Izbie większe znaczenie. Zaczął, jak mówią europosłowie, rozpychać się łokciami, a to nie wszystkim się podobało. Ja tylko przypomnę, że furtkę do tego typu nadaktywności otworzył jego poprzednik, polski przewodniczący Parlamentu Europejskiego, pan Jerzy Buzek, który na początku swojego urzędowania ogłosił specjalny program. Ja go wówczas pytałem podczas posiedzenia z innymi europosłami, na podstawie którego punktu regulaminu Parlamentu Europejskiego on ogłasza własny program i chce go przedstawiać tak jak premier rządu, to odparł, że wprawdzie takiego punktu nie ma, przyznał rację, no ale on chce pójść do przodu. Ja spodziewałem się wówczas, że jego następcy zechcą ten kazus wykorzystać i tak też się stało niestety i tą drogą podążył przewodniczący Martin Schulz, ale trzeba zaznaczyć, że wszyscy kandydaci do fotela szefa Europarlamentu w swojej kampanii odcinali się od tego typu poczynań, twierdząc, że chcą być w tej chwili administratorami, a nie przywódcami, a wręcz Tajani i także Pittella mówił, że nie chce być premierem, chce po prostu wrócić w normalne kolejne aktywności naszej Izby, chce przewodniczyć parlamentowi i deklarowali, że chcą być przewodniczącym, jeden i drugi jak zostanie, a już został Tajani, chce być przewodniczącym wszystkich posłów do Parlamentu Europejskiego i wszystkich grup, bo dotychczas ten układ, o którym mówiłem, skostniały, gwarantował bezpieczeństwo tym dwóm największym grupom, a także liberałom, którzy dołączali się do tegoż porozumienia. Przypomnę, że to tajne porozumienie wyciekło do mediów, zostało przekazane przez Manfreda Webera, szefa największej grupy EPL-u. No i wracając do obecnego przewodniczącego,
26 deklaruje, że będzie organizował pracę naszej Izby, docenią tak samo każdego europosła i każdą grupę polityczną, czyli de facto zarówno on, jak i pozostali kandydaci, którzy nie zostali wybrani, zdecydowanie odcinali się od praktyk Martina Schulza, no i także Jerzego Buzka wcześniej. I jeszcze na koniec pytanie takie z punktu widzenia Polski, naszego kraju. Co oznacza ten wybór? Bo no też raz po raz pojawiają się nowe informacje. Dzisiaj ponoć przewodniczący Nowoczesnej, pan Petru, ma spotkać się z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego czy różnych instytucji europejskich. Co z perspektywy Polski oznacza wybór tego właśnie człowieka, pana Tajaniego, na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego? Przypomnę, że pod koniec ubiegłego tygodnia odbyła się konferencja wszystkich kandydatów i padło pytanie o to, czy jeśli zostaną wybrani, będą optować za sankcjami czy ukaraniem Polski. I można było odpowiedzieć tak czy nie. Jak czytałem, na wówczas 7 kandydatów, 6 odpowiedziało, że tak, że będą za sankcjami wobec Polski. W gronie oczywiście tych kandydatur znalazł się także i pan Tajani, ale tutaj trzeba zaznaczyć, że im bliżej było wyboru i im bardziej potrzebował głosów także polskich, tym jego stanowisko łagodniało. Ale też należy sobie zadać pytanie, czy była to tylko gra taktyczna, no bo bardzo zależało jemu, jak również i panu Pitelli, na pozyskaniu tych głosów. Mówił już na posiedzeniu naszej frakcji, a także w oświadczeniach, że jako prawnik będzie bazował tylko i wyłącznie na dowodach, konkretnych dowodach. No ale co to oznacza? Dla niektórych to, co przedstawiła Komisja Wenecka, jest dowodem, a dla niektórych jest to tylko pogląd polityczny jednej ze stron. Także kwestia pozostaje otwarta i no, należy żałować, że no, nie udało się uzyskać bardziej precyzyjnych wyjaśnień, no a porozumienie z liberałami moim zdaniem źle wróży, bo też istnieją plotki, powtarzane również w mediach publicznych, że miało dojść właśnie do rzekomego porozumienia Guy Verhofstadta, że największa partia, której przedstawicielem jest Tajani, będzie popierała wprowadzenie mechanizmów, o których tu przed chwilą wspominałem, czyli dyscyplinowania takich krajów jak Polski, i w tym kontekście podawano przykład właśnie lidera Nowoczesnej, który ma się spotkać z panem Junckerem, który notabene jest desygnowany właśnie przez tę największą grupę, która najprawdopodobniej wejdzie w posiadanie tych wszystkich stanowisk najważniejszych, czyli ma teraz szefa Europarlamentu, wskazała szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera, no i Donalda Tuska jako szefa Rady Europejskiej. I pytanie, jak zachowają się socjaliści, bo wedle doniesień również jednym z punktów porozumienia z liberałami było to, że będą oni, ich rządy, te liberalne w Europie, w Unii Europejskiej, będą popierać kandydata największej partii na szefa Rady Europejskiej. Ale nie jest tajemnicą, że również sam Verhofstadt miałby ochotę zająć miejsce po Donaldzie Tusku. Z pewnością te roszady, te ustalenia i wybory kolejne będą też bardzo interesujące. Będziemy się im przyglądać. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za ten komentarz. Jeśli tylko można, chcę powiedzieć, że dzisiaj wybieramy wiceprzewodniczących parlamentu, 14 wiceprzewodniczących parlamentu, jest 15 kandydatur i już zostało wybranych 2 Polaków, czyli z ramienia Europejskich Konserwatystów i Reformatorów Ryszard Czarnecki i z ramienia socjalistów profesor Bogusław Liberacki. Do tej pory był tylko jeden, a teraz jest 2 Polaków na 14, którzy zostaną dziś wybrani. Czyli pewna siła też wzrasta. Jeżeli będą bronić interesów Polski, to możemy mówić o tej realnej sile naszego kraju w Europie. Też zostali wybrani na podstawie właśnie tego porozumienia, że głosy EKR-u zostały przerzucone na pana Tajaniego. Natomiast co ciekawe, no, europosłowie z Platformy Obywatelskiej i PSL-u zobowiązali się głosować na kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo się cieszymy, panie profesorze, dziękuję za tę wypowiedź. Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie ojca i wszystkich radiosłuchaczy. Szczęść Boże. Szczęść Boże, dziękujemy serdecznie. Naszym gościem był pan profesor Mirosław Piotrowski, poseł do Parlamentu Europejskiego.
witam bardzo serdecznie na antenie Radia Maryja pana Witolda Ludwiga, reżysera filmu Zerwany Głos. Szczęść Boże, witam serdecznie. Szczęść Boże, witam ojca prowadzącego i wszystkich słuchaczy przy radioodbiornikach. Do tej rozmowy wprowadzała nas nieco muzyka, może trochę więcej o tej muzyce pan Witold nam powie. Tak, tak, przysłuchiwałem się, to była wielka radość tego posłuchać. Mam nadzieję, że także dla słuchaczy. Posłuchaliśmy dwóch utworów. Najpierw to był utwór pod tytułem Katecheza pod gruszą, natomiast przed chwilką był to utwór Taniec Sorokina. Jest to muzyka, która ilustruje, która występuje, pojawia się i napisana została do filmu Zerwany Kłos o błogosławionej Karolinie Kuskównie. No i o tej pięknej, orkiestrowej, szerokiej i epickiej muzyce, no chyba należy powiedzieć dwie najważniejsze informacje, że skomponował ją młodego pokolenia artysta, kompozytor Krzysztof Aleksander Jamczak, no a została wykonana przez bodaj najlepszą albo jedną z najlepszych orkiestr w Polsce, Polską Orkiestrę Radiową. Dla wszystkich tych, którzy oczekują filmu Zerwany Głos w kinach, ta muzyka no na pewno będzie cieszyć ucha wszystkich kinomanów i melomanów. No właśnie, może kilka słów dosłownie na temat samego filmu, chociaż widzowie i słuchacze nasi film znają z zapowiedzi, natomiast zbliża się data premiery. W paru słowach prosiłbym, żeby opowiedzieć o tym, czym jest ten film, o czym on mówi, w jaki sposób został stworzony, a później przejdziemy już do szczegółów, jeżeli chodzi o premierę kinową. Jak najbardziej chętnie opowiem choć krótko o tym filmie, bowiem premiera będzie już 17 lutego. A dla tych, którzy już się nie mogą niecierpliwić, w tej audycji podamy listę kin, kilku miejscowości, gdzie ten film będzie można zobaczyć przedpremierowo. Ale to już za chwilkę, więc prosimy już teraz przygotować coś do pisania. Słuchaczy z miejscowości Katowice, Warszawa, Rzeszów, Poznań, Kraków, Sędziszów, Małopolski i Gdynia. Tam będzie grany przedpremierowo film Zerwany Kłos. A mówi on, jako się rzekło, o błogosławionej Karolinie Kuskównie. Ona jest patronką polskiej młodzieży, patronką Ruchu Czystych Serc, patronką Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Została wyniesiona na ołtarze przez największego z rodu Słowian w roku 87 w Tarnowie. No a zginęła w bardzo tragicznych i dramatycznych okolicznościach, bowiem była to pierwsza wojna światowa, nazywana wtedy Wielką Wojną, bo nikt nie spodziewał się i nawet w najczarniejszych snach nie przypuszczał, że będą dwie wojny światowe. Natomiast no, na Tarnowszczyźnie, gdzie żyła, panoszyły się carskie wojska i ona została uprowadzona wraz z ojcem. No niestety ten ojciec został steroryzowany i uciekł z tego miejsca uprowadzenia. Później nie mógł sobie tego wybaczyć i próbował patrzeć na to oczami wiary. Dość powiedzieć, że błogosławiona Karolina stoczyła męczeńską, bardzo rycerską walkę o dziewczęcą godność, z której wyszła zwycięsko. Wyszła z tej walki, jak to się mówi, z tarczą. No i dzisiaj możemy się cieszyć. Jej chwałą ołtarzy jest ogłoszona błogosławioną. Kto wie, jeśli Bóg da, będzie świętą. I właśnie o niej opowiada film Zerwany Kłos. Ale chciałbym jeszcze powiedzieć, że nie jest to tylko i wyłącznie dokumentalna relacja o życiu błogosławionej Karoliny, bowiem ten film opowiada także drugi wątek, wątek Teresy, kobiety pohańbionej przez kozaków, przez carskich żołnierzy, która zmaga się z piętnem, no z piętnem niechcianej ciąży, jak to dzisiaj mówimy, i chce spędzić ten płód, chce popełnić samobójstwo i targnąć się na własne życie, ale ona będzie, no przechodzi pewną wewnętrzną przemianę, o której Państwo dowiedzą się z ekranów. Chciałbym jeszcze tylko powiedzieć, że film rzeczywiście niesie przesłanie o zwycięstwie miłości nad nienawiścią, o zwycięstwie dobra nad złem, no i mówi także o sile przebaczenia i poszukiwaniu sensu w cierpieniu. Dlatego warto, abyśmy kultywowali i podgrzewali w naszych sercach to duchowe dziedzictwo i ufajmy, że film Zerwany Kłos opowiadający o błogosławionej Karolinie będzie to dziedzictwo przechowywać do następnych pokoleń. Ale to wszystko będzie mogło mieć miejsce, jeżeli widzowie zobaczą ten film i powiedzą o nim innym. No, bo to już 17 lutego, premiera. No właśnie, i kiedy go będzie można zobaczyć przedpremierowo i gdzie? No i w premiera, w których kinach? Bo też bardzo wiele osób pyta, nie ukrywajmy, podczas spotkań również opłatkowych rodziny Radia Maryja. Ludzie pytają, ojcze, w którym kinie, czy w tych dużych, czy w tych mniejszych i tak dalej. Tak, więc chciałbym uporządkować dwa fakty. Rzeczywiście film do
regularnej dystrybucji trafi 17 lutego. Będzie on fajny, dostępny w całej Polsce, ale lista ta dopiero się klaruje i wkrótce zaprezentujemy ją i na stronie radiomaria.pl, i na widzenie filmu zerwanykłos.pl. Natomiast lista ta w dalszym ciągu jest otwarta i mogą mieć na nią wpływ także nasi słuchacze. Ale o tym powiem na końcu naszego radiowego spotkania. Teraz chciałbym tylko powiedzieć, gdzie ten film będzie można zobaczyć przedpremierowo. Będzie go można zobaczyć w Katowicach, w Warszawie, Rzeszowie, Poznaniu, Krakowie, w miejscowości Sędziszów Małopolski oraz Gdyni. I pierwsze takie spotkanie będzie miało miejsce 29 stycznia w Katowicach, w kinie Światowi. Coś nam przerwało połączenie. Mam nadzieję, że za moment połączymy się raz jeszcze z panem reżyserem, by kontynuować naszą rozmowę. Powracamy do listy kin, w których film tak, można zobaczyć przed premierą. Coś się musiało wydarzyć na linii, może to jakiś współczesny carski żołnierz przerwał połączenie. Nie, nie, żartuję, to teoria spiskowa. Otóż rzeczywiście ten film będzie można zobaczyć przedpremierowo. Ci najbardziej niecierpliwi widzowie będą mogli go zobaczyć. I te pokazy będą się odbywały w niedzielę, a pierwszym takim spotkaniem będzie już 29 stycznia w katowickim kinie Światowi. Następnie tydzień później, 5 lutego, film Zerwany Kłos będzie można zobaczyć w Warszawie, w kinie Luna, w kinie Wisła i w kinie Praha. 5 lutego będzie także można zobaczyć w Rzeszowie, w kinie Zorza, w Poznaniu, w kinie Apollo oraz w Krakowie, w kinie Kijów. Następnie po 29 stycznia i 5 lutego kolejna niedziela przypada 10 lutego i będzie to pokaz filmów w miejscowości Sędziszów Małopolski. No a potem jeszcze 12 lutego, będzie to prawie tydzień przed premierą, będzie pokaz w poznańskim kinie Apollo oraz w gdyńskim centrum filmowym. Drodzy Państwo, tych pokazów przedpremierowych będzie około 20. Więc wymieniłem tylko kilka. Ta informacja jest dosłownie informacją z ostatniej chwili, zatem jeszcze nie zdołaliśmy jej umieścić na witrynie Radia Maryja. Więc będziemy to podawać i w zwiastunach, i na witrynie. Natomiast to, co jest najważniejsze, że te pokazy przedpremierowe można jeszcze organizować. Podobnie jak można zwiększyć liczbę kin i dostępność tego filmu, bowiem no, należy powiedzieć, że obecnie pracujemy nad tym tematem. Można chyba powiedzieć z pewną dozą ostrożności, że no, spotykamy się momentami z pewnym rodzajem takiego środowiskowego oporu, bowiem no, niektóre kina jakby zasłaniają się, nie wiedzieć czy, miejmy nadzieję, że nie ideologiczną niechęcią, ale jak to wyrażają, nie wiedzą czy film będzie miał potencjał komercyjny. Skąd my to znamy? Z walki o telewizję Trwam, która też miała nie mieć, jak to mówiono, potencjału jakiegoś tam już nie wiadomo jakiego. Otóż, szanowni Państwo, jeżeli ktoś jest animatorem kultury, życia lokalnego, może katechetą, księdzem proboszczem, może przewodniczącym koła, można zorganizować pokaz na dwa sposoby. Albo udać się do najbliższego kina, bądź osobiście bądź zatelefonować i zapytać, czy ten film będzie grany regularnie i że jest zainteresowanie w środowisku. W przeciwnym razie, jeżeli by nie chciano,
można zwrócić się do kina, aby taką kopię na jednorazowy pokaz, gdy organizator zapewni grupę, taki pokaz po prostu zamówić. Można także to uczynić bezpośrednio u dystrybutora, dlatego prosiłbym o wzięcie długopisów do ręki. Pan Sebastian Kuchciak od naszego dystrybutora zajmuje się rozprowadzaniem tych kopii. Numer telefonu do pana Sebastiana to